Żyjąc w większej miejscowości, na pewno wielokrotnie natknęliście się na windę, za pomocą której mogliście się udać na wyższe lub niższe piętro zdecydowanie szybciej i wygodniej, niż gdybyście mieli się tam dostać, idąc po prostu schodami. Jednak gdy już podeszliście do windy, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w większości wind montowane są na jej panelu dwa przyciski służące do jej przywołania? Przecież oba działają, wydawać by się mogło, w ten sam sposób. Oglądajcie. Faktem jest, że jeden i drugi przycisk powoduje, że winda przyjedzie na nasze piętro. Jednak różnica tkwi w zachowaniu windy. Najłatwiej będzie to zobrazować na przykładzie. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Stoicie na, powiedzmy, siódmym piętrze jakiegoś wieżowca i zamierzacie zjechać na parter, żeby udać się na jakieś ważne spotkanie. Do wyboru przy windzie macie dwa przyciski. Jeden jest oznaczony strzałką w górę, a drugi strzałką w dół. Winda natomiast z innymi osobami rusza właśnie z drugiego piętra i jedzie w górę, na przykład na piętro 11. W momencie, kiedy zdecydujecie się nacisnąć przycisk oznaczony strzałką w górę, winda zatrzyma się na waszym piętrze, wsiądziecie i... będziecie zmuszeni pojechać najpierw na 11 piętro, żeby winda mogła odwieźć poprzednich użytkowników i dopiero wtedy będziecie mogli zjechać na dół. Natomiast w momencie, kiedy naciśniecie przycisk oznaczony strzałką w dół, winda będzie wiedzieć, że zamierzacie właśnie jechać w dół, a zatem jadąc w górę nie ma sensu się po was zatrzymywać. Lepiej, żeby odwiozła najpierw poprzednich użytkowników i wróciła do was. Tak właśnie się zadzieje w momencie, kiedy naciśniecie przycisk, który określa dokładny kierunek waszej jazdy. Jeśli jedziemy w dół, naciśnijcie strzałkę w dół, a jeżeli w górę, to już wiecie. Swoją drogą pierwowzór windy opisał już w 236 roku Archimedes. Wynalazek polegał na kabinie, którą pasażer poruszał, ciągnąc za liny z konopi, które nawijały się na górny i dolny bęben. Natomiast sama winda niesie za sobą kilka ciekawostek. Jedna z nich opisuje króla Francji, Ludwika XV, który chciał niepostrzeżenie wymykać się ze swoich komnat do kochanek mieszkających na innych piętrach pałacu w Wersalu. Aby rozwiązać swój problem, zalecił skonstruowanie małej windy, którą mógłby się poruszać niepostrzeżenie wprost ze swoich komnat do pokoi kochanek. Problemem był tylko napęd windy, nie zamontowano mechanizmu napędowego, więc musiały się tym zajmować właśnie kochanki. A zastanawialiście się może, dlaczego głośniki ze spokojną muzyką w windzie są tak popularne? W latach 20. XX wieku wiele osób bało się podróżowania windami. Aby ich uspokoić i pomóc przetrwać im stresującą podróż, w windach zaczęto puszczać właśnie uspokajającą muzykę. A jeśli ten film wam się spodobał, nie zapominajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawieniu łapki w górę. W komentarzach piszcie swoje pomysły na kolejne filmy, a tymczasem do usłyszenia.